Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest Herzowałem 4 na modyfikacji Kaisera. Przypominam ku burzy serdecznym komentarzu, gramy jako cesarstwo kajzerowskie w Bizancjum. Tak, dokładnie tak. Znaczy, gramy jako Byzantine Empire na modyfikacji Old Europe 1300 i powiem wam, że ta modyfikacja to jest coś, co może przetrwać. Inne modyfikacje przychodzą, odchodzą, a ten Old Europe to może być coś naprawdę fajnego. Ja bym trochę bym porównał do tej modyfikacji, gdzie w Francji jest OP, to Le Merge, Merge, Pur, Pierre. Wiecie, kiedyś graliśmy na tej modyfikacji. To jest podobna sprawa, bo tutaj niby też te drzewka są takie ubogie, ale w sensie, może nie ubogie, ubogie lorowo, że każdy kraj ma więcej to samo, tylko niektóre kraje mają coś tam pozmieniane w ten sposób. A tak, to mamy całkowitą dowolność tego, co robimy, jak robimy i gdzie robimy i jak się ogarnie te mechaniczki. Już wiem, co mniej więcej musimy zrobić sobie. Przede wszystkim musimy jak najszybciej wrzucić wolny handel, bo to nam da gigantyczny zastrzyk gotówki. Co prawda spadnie nam troszeczkę cywilniaków na import, ale będzie gigantyczny zastrzyk gotówki. Po drugie potrzebujemy... Ja ogarnąłem, że jest coś takiego jak niezadowolenie populacji. I to niezadowolenie populacji boli. A wiecie, w jaki sposób to boli? Musimy podnieść utrzymanie armii. My bardzo podnieść utrzymanie armii. Musimy podnieść, nie wiem, czy tego utrzymania... Chyba tych obu, dzięki czemu powinniśmy... Low army building... chyba powinno zaliczyć. Otrzymajmy rozgrywkę. Właśnie, mieliśmy atakować tą wisienkę na torcie, tylko najpierw chciałem, żebyś zrzucił mi dywizję. O, dziękuję, kolejne 9 dywizji. Bo karabini ma ich całkiem sporo i jest w górskich rejonach, więc może być niebezpieczny. Czy to zaczyna nam spadać? Tak, powoli to zaczyna spadać. Spada nam też gotówka. Tak, spada nam też gotówka, ale ja bym chciał obrobić sobie... Daj mi 300 hajsu. Ja, daj mi 300 hajsu i gdzie my tu mamy? Aha, mamy korupcję jeszcze. Dobra, korupcja nie zając. Ja bym chciał... Gdzie tu jest handel? O Jezus. Limited trade, ja bym chciał zrobić free trade. Dzięki czemu powinniśmy dostać zastrzyk gotówki. Gruzja nas zaatakowała. Dlaczego Gruzja nas zaatakowała w momencie, kiedy... Co wy odwalacie? Halo? Kurde, nie rozumiem tych procentów. Teraz mamy, no wiem, że odwaliłem mocne utrzymanie armii, ale to dlatego, żeby zbić... low army building upkeep. No przecież mam najwyższe army upkeep. Czekajcie, tak, mówiłem tam, że trzeba mechaniczki ogarnąć i będzie spoko. No army main interest mam na 100%, o czym wy do mnie mówicie? Czekajcie, bo mnie Gruzja zaatakowała, halo. Dlaczego ty mnie zaatakowałeś w momencie, kiedy jeszcze robię na ciebie... copper steel. No właśnie, teraz nam jeszcze brakuje tych surowców. Daj, nie wiem, oni sami mają za mało. Potrzebujemy bardzo dużo stali. Zrób tak. Okej. Jeszcze potrzebujemy, wiem co jeszcze możemy zrobić. Potrzebuję jeszcze troszeczkę treasury. Ile tam jest? Chyba 300 potrzebne, nie? Potrzebuję nie tego, tylko żeby zbić sobie na low corruption. Dzięki czemu dalej mamy minus 1, bo gra tak twierdzi, że mamy minus 1 i znowu spadliśmy na poniżej. Poczekajcie, ja to zaraz wykminię. Zmniejsz mi utrzymanie tego wszystkiego, ale to znowu będą chłopi się buntować. Nie wiem, jak to wpływa, bo ja wrzucam różne zmienne statystyki. Nie wiem, czy to też do końca działa tak, jak powinno. I dalej mam minus 1. Problem z... O, teraz nagle 23 zarabiam. Okej, czekajcie, teraz nagle zarabiamy, ale znowu ci się zaczynają wkurzać. Poczekajcie, bo musimy przynajmniej 0 mieć. Nie możemy spać poniżej zera. Czy już mi weszła korupcja i bankructwo? Dobra, bankructwo weszło, ale my już spadliśmy z powrotem. Dobra, bankructwo zeszło. No i teraz zarabiamy jakieś sensowne pieniądze. 35, ok. Jak zarabiamy 35, ja bym chciał wrzucić utrzymanie armii na 60. Trochę spadło. Dobra, ale powinno być cacy. 25, utrzymanie armii, ona tu wchodzi. Nie wiem też, jak to utrzymanie armii wpływa na, nie wiem, to ma na moralki, na organizację, znaczy tu moralek nie ma, na organizację tych dywizji, czy co? Ty, fajna stolica, szkoda, jakby ktoś ci wszedł do pustej stolicy. Byłaby wielka szkoda, jakby ktoś ci wszedł do pustej stolicy. Nie, żebym naciskał, czy coś. Squadrony, Empire Mali capitulated, spoko. Zbadaliśmy te, spadochroni naszych zwiadowców. Który mamy? 1302, daj to wydobycie. Możecie przestać się ciągle atakować. Byłaby wielka szkoda, jakbyście skapitulowali. Po co wy nas zaatakowaliście? Kurde, i teraz mam dylemat, bo normalnie mógłbym ich wchłonąć, ale my tam mamy z drzewka jakieś 3 cele na Gruzję i ja bym sobie z chęcią zrobił, żeby zobaczyć, jak to wygląda, czy się nie pierdzielimy, bo tam jest jakaś mechaniczka aneksji, mariażu, czegoś, może jakiś event będzie. Wiecie co, ja bym chyba ich zostawił jako wolny kraj?
Dobra, tam jedna prowincja, najwyżej stracimy jedną prowincję, ale chcę te trzy cele zrobić, tam jest taka mechaniczka mariażu, aneksji, czegoś takiego, nie, mój personalny, ja bym ich zostawił. Zaatakowaliście nas, widzę, że Polska atakuje Austrię, zaatakowaliście nas i my wam wybaczamy wam, bo jesteśmy miłosiernym kajzerem bizantyjskim. Dobra, nie Austria, nie Polska, tylko jakaś karniola zaatakowała Austrię. Austria, która jest też szarżem HRA i sobie ładnie radzi, spoko. Dajcie moje 17 zwycięskich dywizji, chodźcie tutaj. A jak to wygląda? 75, ale nie wiem, Statute Low Army Maintenance Building. No nie wiem, rzuć na 40 tego wszystkiego i tu też rzuć trochę. Dobra, 50. Dobra, to powinno rosnąć i hajsowo plus 4. Te stocznie to tak trochę średnio, weź mi wyrzuć te stocznie. No dobra, jakoś to działa. Ok, zrób może tak jeszcze, o, plus 5. Modify government, nie szkolimy żadnych dywizji, war goal gotowy, decyzje gotowe, bo jak przeszczędzimy sobie hajsu, bo hajs teraz nam się przyda. Po pierwsze możemy ekspedycję wysłać, ja bym wysłał jakąś ekspedycję testowo, a dwa, że będziemy mieli opcję, sobie patrzyłem na drzewko, że będziemy mogli od Genui prowincję odkupować, jak oni się zgodzą, w teorii, economy changes. Jeszcze nie do końca wiem, jak zarządzać tutaj bezpośrednio tym, bo je private armory. Nie do końca wiem, jak działać tutaj, ale to też się dowiem. Mówię, modyfikacja jest spoko, tylko trzeba... Bomba atakują. Tylko trzeba poznać mechaniczki, dogłębnie trzeba poznać mechaniczki, tak, tak. A i wiecie, co jeszcze możemy zrobić, żeby więcej moneya mieć? Ale to zaraz wam powiem, co będziemy mogli zrobić. Zaraz wam powiem. Dobra, czy my jesteśmy gotowi do wojny z potężnym Turkiem? On ma dwa miasta. Pytanie, czy jakie zajmiemy, czy oni skapitulują? Ja nie wiem, bo on siedzi w górach za rzekami. Nie wiem, czy my go przepchniemy tą naszą piechotą. A gdzie tu jest Declare War? Declare War. Okej, go, mamy wojnę. To, co nie zrobił Michael IX, to zrobi twój syn Aleksander V. Jak niegdyś Aleksander Wielki, tak on. Dobra, rzućcie się na te Eszgiszgeszgusz. A wy wypchnijcie ich za rzekę czy coś. O, w ten sposób. No właśnie, tego się obawiałem. Dobra, odpuśćcie sobie. Czy my przegrywamy z Imperium Osmańskim? Tu je fajnie wypchnęliśmy, cieszy mnie to. Poleć tędy, albo po prostu damy im się troszeczkę wypchnąć, żeby zająć ich prowincję czy coś. Z jednej strony będziemy tylko puszczać, bo tu ładnie wchodzimy. Musimy do stolicy się jakoś dopchać. Okej, naprzód tędy. Wbijaj się. Okej. Fajnie, że wszyscy mają te wojny domowe i tak dalej. Ale patrzcie, jak to organizacja. Przynajmniej te dywizje nie znikają jak na End of the New Beginning. Tamto dywizje kompletnie znikały w ciągu sekundy. Ty, jakbyś go przeatakował. Wiem, że to są góry, ale... No właśnie, zrób tak. W sumie odpalimy wam buścika do ataku. O, zajmujemy tobie stolicę. Cieszy mnie to bardzo. Stolica padła. Tak jak przewidywałem. Siema, witam, pozdrawiam. Take out to course. Zone skończone, jak namawiałem. No, no i mamy bizantyjskie Imperium Zjednoczone. Jeszcze została biedna Cilicja. W sumie tą Cilicję można... Ty, ile oni mają dywizji naciapanych? Oni w ogóle znowu walczą z Mamelukiem. Mameluku, spoko, obronimy cię. Go War Goal już 55 dni się tylko robi. Okej, okay, spoko. No i możemy wprowadzić pewną zmianę, bo teraz jesteśmy prawosławnym Bizancjum, nie? I dostajemy Civilian Factory plus 12, spoko. Ale na tej modyfikacji najważniejsze są pieniążki. A co daje najwięcej pieniążków? No oczywiście jedna wiara daje najwięcej pieniążków. To jest czynsz z wynajmowanych kamienic pewnie. Jeszcze research suite plus 1. Także oficjalnie Bizancjum przekształcamy w pierwsze żydowskie imperium bizantyjskie. Jeszcze więcej pieniędzy. O, jaki to buz dało, o kurwa. To jest porąbane. Znowu jakaś armia dezerterów zaatakowała tych. Gdzie oni są? Kto cię zaatakował? Ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, kto cię zaatakował, nie wnikam. Aha, czekajcie, bo ci się teraz burzą. Oni dalej się burzą, tak średnio się burzą. Ekonomia. Kurde, kiedy im schodzi? Musi być 20 przynajmniej? 20 musi być. Okej, okay. Okej. Okay. To możesz zmniejszyć na razie utrzymanie armii. Chyba musi być powyżej 10, żeby mi odwalało. Jak korupcja? Jak korupcja? Weź mnie i denerwuj. Jaka korupcja, kurwa? Przed chwilą zbiłem tą korupcję. Po 30, potrzebuję 300, żeby zbić korupcję. Bo mamy wysokie niezadowolenie, dobra, ale spada powoli. I teraz się przeskipują wszystkie cele, właśnie, byśmy ręcznie robili te cele, w sensie z drzewka, tak to nam automatycznie skipnęło, bo to podpiliśmy. I to jest ta gruzińska kwestia. Government reforms. O, jeszcze więcej pieniędzy.
A to są negocjacje z Genuą. Dobra, ja bym na razie zostawił tą grupę. No dajcie mi mechaniki przetestować, to no ja zostawiłem tą Gruzję, to jakiś hul gość podbił. No bandyto, wyzwalaj tą Gruzję, no nie. No i masz pierdziel teraz, idę po ciebie. Idę po ciebie, bandyto. Zdejmij mi tą korupcję, bo nie szczymie. Plus 19 może być. Może być. Deserting. Bo mamy wysokie niepokoje społeczne, pewnie dlatego dezerterują. Jak my wyglądamy tym surowcowo? Spoko. O, kolejna wojna domowa we Francji. I cały czas z Anglem się tłuką. Ja z tego co ogarnąłem, to co mieli właśnie, oni są w opór bogaci. Oni są w opór, infrastructure damage. Ja bym, wiecie co ja bym tutaj porobił? Ja bym tutaj zwiększył wydobycie, bo tutaj Turcy nakradli, nagromadzili masę surowców. A wiecie co tutaj boostuje surowce? Tutaj boostuje infrastruktura surowców, więc ja bym to porobił. Dzięki czemu dostajemy srogi buścik. No. Przy okazji już pałac w połowie się zbudował. Pałac, to nie jest pałac, to jest wielka piekarnia bizantyjskich kajzerek. Jak mogą wyglądać bizantyjskie kajzerki? Mogą być fioletowe, o. Z fioletową posypką. Bizantyjskie kajzerki. Jakie cesarstwo, takie kajzerki. Tak, tak. Wiem co mówię. Bo na razie bym sobie tutaj kraj ogarnął, do końca zrozumiał mechaniczki, pokolonizował. Pozabierał prowincję Genui, jeżeli się da pokojowo, poskupował to. Ewentualnie możemy... Aha, ty jesteś przez papieża gwarantowany. Bo na razie bym się ani w Mameluka, ani... Aha, on cały czas z tymi walczy. Ani z tym hulu się nie bił. Bo to będą wojny totalne, już nas pochłoną. Możemy tutaj gdzieś w Serbię, w Bułgarię wbić, pomyśleć, poszukać. Sobie wyrównać granicę pod Dunaj, jak to kiedyś było. Też jest taka opcja. O kurwa, ale my już mamy 200 tysięcy manpowera. Ale patrzcie jak nam teraz hajs leci. Poważnie, na tej modyfikacji to jest fajne, bo surowce jak nawet nie są sprzedawane, bo my w sumie niewiele sprzedajemy, niewiele ktoś kupuje. Złota nikt nie kupuje, miedzi polska, polska miedzi. Czekajcie, te stali dostaje 30 złota z tej stali dostajemy, zarąbiście. Stali ktoś od nas kupuje, ale te wszystkie surowce tak czy siak boostują nam... No nie wiem jak to jest przeliczane, bo to są gigantyczne procenty, które wchodzą, wychodzą, ale no daje nam gigantyczne hajsy i to mi się podoba, i to mi się bardzo podoba. Ej, tu mamy w ogóle pełny slot, czemu ja nie widziałem, że mamy technologię jedną z badań? Tak siedzę i gadam głupoty i to się... Zrób szyfrację, deszyfrację, dobra. I ty chłopie masz przesrane, idzie po ciebie armia bizantyjska. Dzień dobry, witam. To czy my się przebijamy przez ciebie? Ty może nie atak, albo w sumie jakbyście razem zaatakowali. I wy zaraz tutaj z tego stąd zaatakujecie. O właśnie. Sobie tu wjedziecie, a ty jak przejdziesz tędy, to od razu tu wbijesz. O, w ten sposób. I powinno być spoko. Oni na tym jednym mieście się trzymają. Tlaxlaca skapitulowało. Czekajcie, Tlaxlaca to w Meksyku gdzieś, nie? Czy wy się bijecie? Hello my lady. Halo, witam. Mówiliście, że jeden z doradców może być Bin Ladenem. Ja nie widziałem Bin Ladena. Gdzie wy macie Bin Ladena? Jestem ślepy albo nie widzę. Okej, okay, może faktycznie. Dobra, no teraz mamy faktycznie Zjednoczone Imperium. Oj, to mi się podoba i to mi się bardzo podoba. Andres już spadł do zera. Nice, czy ja mogę obniżyć jeszcze bardziej utrzymanie armii, jak na razie nie walczymy? Nie, musi być 20 co najmniej, okej, okay, spoko. Pytanie jak... Aha, bo my jeszcze nie spisowaliśmy. Tej Costards. Wszystko. Tak. End turn, dony skończone, jak to mawiają. Zobaczmy, jak utrzymanie tego wpływa. Mamy teraz na 50, tak? Na 50 mamy. Jak to wygląda budowa? Pałac skończysz w grudniu 303. Jak oddamy utrzymanie na 100%. W październiku 300. No to miesiąc różnicy. To nie wiem, czy aż tak bardzo się opłaca. Nie wiem. Ale to hajsu zabiera? W sumie niewiele. Daj, mamy 23. Hmm. Hmm. 24, 18. No bo to pierwsze jest do budowy budynku, w sensie konstrukcja, to drugie jest do wydajności przemysłu, tak? Gdzie mamy przemysł? Czekajcie. Production. Ile robimy? 4 katapult, 4,30 katapult dzielnie, tak? Tak.
4,30 katapult dziennie, dajmy na połowę. No dobra, jak nie ma na razie Gruzji, do tego robić nie będziemy i lecimy w Bylands, Force for... Możemy mieć wojnę z Gonomą, abym przetestował mechanikę tego kupowania tych lanców, więc go tędy. Go tędy, bo tu czekajcie, to co my teraz zrobiliśmy, to były claimy, tak, dostajemy political power. Do tego chcę się dostać, nie? Czekajcie, dajcie nowy miesiąc, to tam się przeliczy, wydobycie się zwiększyło, nice. Nice, jeszcze więcej pieniążków, jeszcze więcej pieniążków. Co to lubi zająć? Pieniążki. Co lubi zająć? Pieniążki. Co lubią zające? Marchewki i kajzerki. Tak jest. Jezus, ale my pieniędzy nagromadziliśmy. O, bogactwo, kurwa! Trzy. Oj, tu faktycznie spada. Tu spada. To od... Tu dawaj na 100. Tu dawaj na 100, trzymaj to. Trzymaj, gryź, kąsaj. Możemy tracić, ale katapulty mają się robić. No, 4,53. No i zarąbiście. To mi się podoba. Support equipment nowy wrzuć. A w ogóle mam militarki wolne, o Jezus, no to co dzban, ja kompletnie tych ikonek jeszcze nie ogarniam. No template, free military factory, Jezus, ja cały czas siedzę i tak gadam głupoty. Daj tędy, więcej mieczy, coś takiego. Tylko przy otwartej gospodarce musimy surowce kupować, no taki jest minus. Production, tak, to zrobione, zrobione, zrobione. Bylands. Selling 2000 coinsów. Selling to foreign is allowed to selling law and alliance relationship. Have more distance being the state should be in city. State order. Aha, tylko oni mogą być w trakcie wojny, a oni są w permanentnej wojnie, tak? Oni są w permanentnej wojnie z gen... O kurwa. Oni są w permanentnej. Czemu ty walczysz z jakimiś Afrykanami? No nie, chłopie, ja nie kupię teraz od ciebie tych ziem. Mamy gdzieś jeszcze claimy? Tu mamy claima. Mogę kupić? Tak? Nawet kora mamy. Czemu nie mogę kupić? Walczysz z kimś? Nie, nie walczysz z kimś. Czemu nie mogę kupić? Pewnie nie mają tego prawa, nie? Czy ja mogę zobaczyć, jakie wy macie prawa? Imperor, no Islam, no bankrupt, kalifat, no epidemics, no lot, no taxes, limited trade, Islam, no support, political, verbal laws, reduce load in HRL, low corrupt level, tradition, selling land is prohibited. Co prohibited? Wypierdzielaj! To z kim ja mogę tu, kurwa, to żaden nimi jest, żaden się, o ty. Tego możemy sprzedać, ale nie mamy. Kogo możemy kupić? Ja chcę kupić. O Taragonu możemy, znaczy na Apolu możemy, ale jest w trakcie wojny. Też nie kupię. O, od ciebie mogę kupić. Tylko też jesteś pewnie w trakcie wojny. Nie, nie jesteś w trakcie wojny. Okej, dobra. Ja chcę zobaczyć, jak to działa. Musimy mieć claima na to, nie? Justify War Goal, Conquer. Która to jest. O, ta prowincja. Chcę mieć tutaj bizantyjską kolej. Chcę zobaczyć, jak to działa. To mechaniczne, żeby przetestować. Rozumiecie? Mechaniczkę chcę przetestować. Dokładnie, Aztekowie znowu się druką prują między sobą. Zrób tu pochód triumfalny w Konstantynopolu. W Rzymie drugim zrób, o. Na razie trzymamy. Jak się nie uda kupić, albo ta mechanika po prostu nie będzie działać tak, jak powinna, to sobie wyślemy ekspedycję. Za hajs bizantyjski. Nie wiem, może jakaś kolonia się zrobi. Nie wiem, jak to na jakiej zasadzie to ma kolonizować. Ale przetestuję. Mówię, modyfikacja jest fajna, tylko trzeba przetestować wszystko. Wszystko trzeba przetestować, zobaczyć, jak to działa. Trail of Merchant, Ankara, Workshop, Political Power. No dawaj Workshop. Dawaj Workshop. Dawaj Workshop. Gdzie to jest? Czekajcie, to jest. Patrz, się kończy robić. Tu się robią te i tu drogi dziesiątki się będą robić. No i zarąbiście. A dziś my jeszcze drogi dziesiątki robiliśmy, nie? Tu jeszcze drogi dziesiątki się zrobiły. No i nice. Machnij tu jednego tego research speeda. Machnij tu money razy 20. To się przyda. No. Money minus 5 możesz też tutaj machnąć. No i potem możesz nam wrzucać tutaj tych fabryczek, to się przyda. O, i nice.
Szyfracja. Regiment. 7% money plus. O, money plus 20. Dawaj. Quality gold. Quality gold. Jak quality odcinki Bilansy, okej. Okay. A może teraz będę mógł? Nie, dalej nie mogę. Plunder, invest. No, spoko, na razie mnie to nie interesuje. Musimy zrobić to się automatycznie. Skipnie, właśnie, bo to już mamy zrobione. Tu mamy na Wenecję. Chcę zrobić to. Government Reforms. Co prawda dostajemy 10% do cywilniaczek, ale cywilniaczków mamy chyba dużo, nie? Saksonia, no właśnie, dwa sloty już kolejny się robi. Chcieliśmy robić cywilniaczki. Ale my jesteśmy totalnie klingowcami, to tak, no, tak trzeba atakować. Nie chcę też na razie większej armii rekrutować. Tutaj możemy rekrutować. Kurwa, template'y można je pozmieniać. Economic chances. Dostajemy spoko. O, dostajemy spoko. Możesz Recon tu wrzucić, możesz tu wrzucić. Katapulty jakieś? Czy artylerię? Powiedzmy tyle. I co, na 20 będziemy lecieć? Co, coś takiego jak w Europce? Jak w Europce? To jest lekka kawaleria. Dobra, weź mi to zduplikuj i zmień to na górską tą kawalerię. Jeśli tą mounted, tą lepszą. Tak. A nie stać. W razie tyle zrób. Okej. Okay. Jak bardzo to mój przemysł zabije? Produkcja. Potrzebuje 3000 katapult. Okej. Okay. To jest do zrobienia i mamy dużo mieczorów w zapasie. Okej. Okay. Brandenburgia skapitulowała. Co? Tak szybko? Co się stało? Saksonia w całości zjada Brandenburgię. O wy bandyci. Nie wiem. A jeszcze nie spisowali. Espionaże się zrobiły. Halo, lagi, lagi, kurwa. Okej. Okay. Nie, nie mów, że ty wojnę wypowiedziałeś. No nie. No w życiu z nikim nie pohandluję. Ja chcę jakąś kolonię zamorską sobie kupić, bo tak. No chłop wziął wojnę, wypowiedział. Wojnę z Memlukowi wypowiedziałeś. Może to jest pora, żeby pójść na wschód. Może to jest pora. Koperu mamy za mało. Wyjdź do ogródka po koperek. Okej. Okay. Dobra, chyba nie będzie nam dane kupić, bo Genua to jest jakiś pernament na wojnę. Okej. Wyślemy chyba ekspedycję. Perhaps you will discover new lands. Big income. Critical power plus 300. Darmowy political power biorę. To co, w następnym odcinku sobie chyba wyślemy. Kurde, naprawdę musiałeś teraz tą wojnę wypowiedzieć. Bo ja tu mam kora jednego, nawet więcej mam koru, więc jak mógłbym szybko w Mamluka się wbić, to nie byłoby głupio, jak on walczy z jakimś gówniakiem po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o jego armię, on ma 6 do 16 dywizji. Moglibyśmy. A, ja mam wolny slot, zapominam, że mam wolne sloty. 302, możesz to zrobić na przykład. Możemy trochę piechoty poszkolić. Tej lepszej kawalerii poszkolić. Okay. Prawda, trochę przemysł zabije, ale z czasem nadrobimy, nie? Widzę, że artyleria bardzo długo się robi. Właściwie wszystko tu się długo robi, a teraz a mieczami spamimy już. Light kawalery możesz ograniczyć. Prawdę powiedziawszy. O, przemysł mi zabije. Zabijam sobie przemysł. Nie wiem, czy ta otwarta gospodarka jest aż tak dobra, jak chcemy aż tyle produkować drogich rzeczy. Ale na razie działamy. Widzę, że cywilniaczków trzeba dotentegować. Tak, Nowogrodu ściągnij. Okej. Okay. No, na dwa sloty spadliśmy. Czemu mi znowu sor. Co? Tak. Defensywa plus 5. Money plus 50. O, więcej. Jezus, jakie bogactwo. O, Bizancjum bogactwo. Tylko musisz mi więcej tych dobudować. I tu musisz mi dobudować. W ten sposób. Cywilniaczków trochę trzeba, bo jak schodzimy powyżej dwóch slotów na kraj, który ma być tutaj trollować i robić dziwne, brzydkie rzeczy, to musimy być trochę silniejsi. Troszeczkę. Czemu ci oni zagra... Jak w poprzednich odcinkach mnie Afrykanie tutaj trollowali, to teraz ci się napierdzielają między sobą. Siedzieć na dupach, czekać, aż was skolonizujemy. Dokładnie.
Proof Army, spoko. Bastardy możemy porobić, 303, okej, okay, nice. Nie, ale modyfikacja mega mi się podoba, mega przyjemna do grania i jeżeli ona będzie działała na multika, na multikach, to można faktycznie tutaj multikami coś podziałać. Jak ostatnio mi tam gadaliście jakiś RP w hoju, nie, w RP w hoju nie może działać, no nie oszukujmy się, ale na tej modyfikacji można pomyśleć już. Conquer Cilicia, Rum Sultanat, Government Reform C. Jezus, jeszcze więcej pieniędzy, dostaliśmy ten buścik. Daliśmy? Dostać. Ultimatum to Ilkhanate, Control Balkans. Ja nie chcę Ilkhanate atakować, ja chcę Mameluka zaatakować. Bandyto 1. Tu. Na Bałkany mamy. Nie, ale dobra, to idziemy. Na razie to zostawiamy. Robimy sobie. I to w końcu drzewko, przemysł. Kurwa, gdzie to jest? Ej, tu w ogóle są pozmieniane też te rzeczy. Okay. Money plus 125! Oooo! Tutaj sobie coś porobimy. Na przykład tutaj, żeby mieć więcej surowców. I w następnym odcinku przeatakujemy Mameluka, bo seria przymula i wyślemy ekspedycję. Ta. Poczekamy, aż się jednostki wystawią. A one się szybko zrobią, bardzo szybko się trenują. Nie, mam nadzieję, że te dwudziestki, że nie zabiję sobie kraju tymi dwudziestkami i zmianami template'ów. Powinniśmy dać radę. Okej, okay, dobra. Łapek w górę, soczysty komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie!